Ale jestem głupi. Powiem wam tak. Byłem w ten weekend na najlepszym moim wyjeździe reporterskim, chyba jaki w ogóle kiedykolwiek zrobiłem, najbardziej owocnym. I nie nakręciłem żadnego filmu, a chciałem wam tam opowiadać o książkach, o których dzisiaj chcę wam opowiedzieć, czyli o tych książkach historycznych. A czytam sobie drugi raz pamięć Nadasza, która to przez Susan Sontag została nazwaną najlepszą powieścią w ogóle, jaka powstała, czy coś w tym stylu. 800 stron. Jeżeli ktoś czytał, to może się wypowiedzieć, czy się mu podobała. Może zrobię o niej ogólnie taki odrębny film. Jeśli chcecie, to piszcie w komentarzach, jeżeli to kogoś interesuje, bo to jest jednak taka dosyć mało znana literatura z Węgier. A jeżeli chodzi o książki historyczne, czy takie dotyczące nieznanych kawałków z historii Polski, to pierwsza będzie ta tutaj, Bieżeństwo. Bardzo dobra książka, która ukazała się kilka lat temu w serii reporterskiej wydawnictwa Czarnego. Aneta Prymaka-Oniszks, to jest Bieżeństwo 915, Zapomniani uchodźcy. O czym jest ta książka? No właśnie o uchodźcach, którzy z terenów Polski, Polski wtedy jeszcze nie było, bo trwała pierwsza wojna światowa, którzy uciekali przed wojną tak naprawdę. Mówi się, że w tym czasie z Polski, z tych terenów polskich wyjechało około 2 milionów ludzi, więc naprawdę spory ruch właśnie taki migracyjny uchodźcy, a w naszej historii w ogóle się nie porusza tego tematu. Oczywiście autorka opowiada, to znaczy zastanawia się, dlaczego tego tematu się nie porusza i przede wszystkim przedstawia to bieżeństwo, historię tego bieżeństwa, tego uchodźstwa ze wschodnich, powiedzielibyśmy dzisiaj, terenów Polski, które trwało właśnie w 2015 roku. Bardzo fajnie napisana książka z tego względu, że czyta się ją w dużej mierze jak powieść, a nie jak reportaż. Ona w ogóle była też w miarę dobrze przyjęta i chyba jakąś tam nagrodę albo nominację zgarnęła, więc jest naprawdę bardzo, bardzo dobrą taką pozycją historyczną. Bardzo atrakcyjną właśnie też pod względem czytelniczym, czyta się bardzo dobrze. Bardzo ciekawa rzecz, o której myślę, że niewiele z was słyszało, bo ta książka chyba jakoś mocno nie zaistniała w świadomości czytelników, a jest bardzo fajnie napisana w sposób taki elegancki, niespieszny, no i właśnie odkrywa nieznany epizod z historii Polski. Jest to Wyspa węży. Wyspa węży Małgorzaty Szejnert, która odkrywa co? No, okazuje się, że w czasie II wojny światowej polski rząd na uchodźstwie na pewnej wyspie więził polskich oficerów, którzy nie leżeli im politycznie, po prostu, tak można w skrócie powiedzieć, czyli trwa wojna, potrzebne są wszystkie ręce na pokład, ale tam dosyć znaczna grupa oficerów, czyli takich wojskowych, którzy mogliby się przydać, no nie leży rządowi w Londynie i ten rząd zamyka ich, żeby no, nie przeszkadzali. O tym jest ta książka, ale jest to też książka, która porusza osobistą historię związaną z życiem Małgorzaty Szejnert i tak jak powiedziałem, bardzo elegancko napisana, właśnie tak, no znowu użyję tego słowa niespiesznie, bo tak pisze Małgorzata Szejnert. Polecam wam tę książkę, wydał to Znak kilka lat temu. Jeszcze kilka słów o tej książce. To jest książka, wszystko mówi właściwie tytuł. Mała zbrodnia, polskie powojenne komunistyczne obozy pracy koncentracyjne karne. No właśnie, takie obozy po wojnie były na polskich ziemiach, po prostu w Polsce, i pisze o nich Marek Łuszczyna. Jest to taka książka historyczno-reporterska, bardziej historyczna, ale ta książka znalazła się wśród nominowanych kilka lat temu do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego, więc z tego względu wam ją tutaj pokazuję, to też wydał Znak. Myślę, że 4 lata temu, tak jakoś mi się wydaje, i daje znać, że coś takiego jest. No i że coś takiego było też w historii Polski. Taki epizod z obozami różnego rodzaju. A teraz ostateczne rozwiązanie kwestii ukraińskiej. W Polsce po wojnie w 1947 roku. O akcji Wisła też Polska Szkoła nie uczy, więc no, trzeba czytać książki. I jedną z takich książek, która opowiada o tym, jak władze komunistyczne przeniosły całe wioski, całe rodziny z południa Polski no, na tereny północne i tych ziem odzyskanych i z czym to się wiązało. Akcja Wisła no właściwie dzisiaj odbija się nawet piętnem i opisuje w swojej książce tę właśnie akcję, ten epizod, mało znany epizod z historii Polski, Paweł Smoleński w Syropie z piołunu. Paweł Smoleński trochę podobną książkę napisał na ten temat wiele, wiele lat wcześniej, bo ta książka to jest jakaś sprzed 3-4 lat książka. Jest też książka Pawła Smoleńskiego Pochówek dla Rezuna i tę książkę też Wam polecam czytać, może nawet bardziej niż tę, tamta mi się bardziej podobała, ale jeżeli szukamy jakiegoś reportaża właśnie o akcji Wisła, o której mało wiemy, o której się właściwie nie mówi, bo to jest taka wstydliwa rzecz, co myśmy zrobili tym Ukraińcom, ale nie tylko Ukraińcom, też takim osobom, których narodowość bardzo trudno określić jednoznacznie. Mroczna, ale taka historia, którą warto znać, której warto mieć świadomość, dlatego o niej wspominam. Syrop z piołunu i też poniekąd pochówek dla Rezuna Pawła Smoleńskiego. I na koniec dwie książki, które no już Wam tutaj pokazywałem i całkiem niedawno Wam pokazywałem. I to nie są książki o jednym jakimś takim nieznanym epizodzie z dziejów historii Polski, ale są to książki po prostu o Polsce, a mówię o nich w tym filmie, dlatego że są to książki, które zupełnie zmieniają perspektywę patrzenia na Polskę. Pierwsza to jest po prostu historia Polski tak mniej więcej od chyba XVIII wieku, tak, od początku zaborów mniej więcej. Książka zagranicznego historyka, całkiem zwyczajny kraj. I tutaj ta różnica w patrzeniu na historię Polski polega na tym, że właśnie ktoś z zewnątrz nas obserwuje i nie traktuje nas, jak my często siebie traktujemy, jako kraju takiego właśnie wyjątkowego, co to jest najbardziej dotknięty wojnami, najbardziej taki no, przez sąsiadów napiętnowany. Tutaj tej takiej martyrologicznej nuty nie ma. Zresztą podtytuł Historia Polski bez martyrologii, więc to jest zaznaczone. Nie ma tutaj tego patrzenia, jest właśnie takie bardzo neutralne spojrzenie, bardzo ciekawe i na przykład zupełnie inaczej patrzy się na przykład na rządy Piłsudskiego, na zamach majowy po tej książce, inaczej się patrzy na komunizm po tej książce, inaczej się patrzy na to, co zaszło w Polsce po 1989 roku. Ta książka jest wyzbyta z tych wszystkich narracji, które my mamy, opowiadając historię Polski. Trochę z tymi narracjami polemizuje, trochę je cytuje, trochę je bada, omawia. Bardzo to wszystko ciekawe. No i druga książka, która pojawiła się w tamtym roku, Ludowa Historia Polski i to jest opowiedzenie 1000 lat historii Polski z perspektywy chłopów, z perspektywy tej ludności, która była najliczniejsza na terenach Rzeczpospolitej, która była najbardziej traktowana no najgorzej po prostu, która nie miała głosu, nie opowiadała swojej historii, bo my do tej pory opowiadaliśmy historię, to znaczy nadal opowiadamy tę historię z perspektywy najsilniejszych, z perspektywy zwycięzców, z perspektywy tych, którzy mieli władzę, czyli szlachty, czyli królów, książąt. To jest ta perspektywa opowiadania historii, a w tej książce mamy historię zwykłego człowieka, chłopa, który gdzieś tam sobie ciężko na roli pracuje, próbuje związać koniec z końcem i to jest jego opowieść o tym, jak wyglądała Polska przez 1000 lat i ona się różni znacznie od tej opowieści tych, którzy mieli władzę i którzy do tej pory mieli bardzo silny głos. No, nadal mają, bo nadal się tak opowiada historię Polski. Bardzo polecam. A jeszcze w kontekście właśnie ludowej historii Polski, to nie mogę nie wspomnieć o chamstwie. Książce, która się też jakieś kilka miesięcy temu pojawiła, chyba w maju. Chamstwo o pańszczyźnie. To jest też bardzo ostatnio komentowana książka i recenzowana. Ja jej jeszcze nie czytałem, chcę ją sobie przeczytać, ale to też jest taka perspektywa ludowa patrzenia na historię Polski, więc jeżeli ludową historię Polski macie już zaliczoną, no to być może pańszczyzna Kacpra Pobłockiego. Tak się nazywa autor. Polecam się zainteresować. Nie polecam książki, polecam się zainteresować, bo książki nie czytałem. A tymczasem tyle na dziś. Dajcie znać, która książka z tych historycznych najbardziej Wam się podobała i czy o którejś macie jakieś inne zdanie niż ja, bo na przykład książka Ludowa Historia Polski no, zbiera różne opinie w zależności też jaki kto ma światopogląd, więc może podzielcie się, co o niej sądzicie. No i jeżeli ktoś rzeczywiście chce, jeżeli będzie dużo głosów za tym, żebym zrobił odrębny film o tej grubej książce Petera Nadasza, to też piszcie w komentarzach, to zrobię. I w ogóle dzięki, że głosujecie w moich shortach na filmy, które powinienem zrobić. Ten film o Hermanie Hessie i innych dziwnych autorach, którzy piszą i tworzą różne dziwne światy, też będzie. Także coming soon. Uzbrójcie się w cierpliwość, zobaczymy, kiedy mi się uda go nagrać. Może to nie będzie następny film, ale jakiś tam następniejszy, tak mi się wydaje.